Poczekaj, zdrówko. Wezmę to na kartę potem. Dokładnie. No dobrze. A czekajcie, trzeba było się napić. Bardzo was serdecznie witam w naszej akcji RP Girls, czyli tak naprawdę wydarzeniu, które ma na celu pokazać, nie tyle wypromować laski w grach RPG w fandomie, tylko pokazać, że jest nas dużo. Nie? To takie zaznaczenie, że w nas jest siła, że jesteśmy silne i jest nas tutaj nawet więcej niż nam się wydaje i lubimy grać i gramy i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie, słuchajcie, pomyślałam, że w związku z tym, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, i nasze RPGowe poletko, nasze graczki i gracze jednak mają po drodze z tymi grami wideo tutaj. No to pomyślałam sobie, że pogadamy sobie w tym kontekście właśnie lasek, silnych lasek i dziewczyn, w ogóle tematu dziewczyn w branży gier komputerowych. W związku z tym mam przyjemność ogromną dzisiaj rozmawiać z Anią Oporską, level designerką i game designerką z firmy Warsaw Games. Wcześniej Fuero Games, CI Games i to wszystko. To wszystko. No i super, piękne portfolio. Jest ze mną Marcjanna Lipińska, czyli cesarzowa marketingu, jak już żeśmy ustaliły. A na poważnie business manager, tak jest. Wcześniej, dlaczego cesarzowa marketingu? Bo uważam, że tyle już żeś jakby tej wody ci upłynęło w tym game devie, że potrafisz się wypowiedzieć chyba o każdej firmie. Bo nie dość, że teraz pracujesz w Walkabout, to wcześniej był, poczekaj, chronologicznie, Better Agency, Better Gaming Agency, Techland, Tech tak. Multimedia i CI Games. Tak, dokładnie. Doskonale, fantastycznie. No chyba i jest... to wszystko. No wiesz, jeszcze dużo przed tobą. No i jest Aneta Duszyńska, czyli producentka i chyba cała twoja kariera w game devie to była produkcja, prawda? Zaczynałam wprawdzie w marketingu, ale to było tak około game devowe i taka prawdziwa kariera, jak ja to nazywam, to już tak, cała to w produkcji. No i super. I było CI Games, było PCF, czyli People Can Fly, obecnie Hogusie, Flying Wild Hog, no i coś jeszcze będzie dalej, nie? To wiemy, że będzie kiedyś. No, super. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo wam serdecznie dziękuję. I co? I w takim razie porozmawiajmy o dziewczynach, czyli też o was. Ania, powiedz mi tak, level designerka, powiedz mi, co to znaczy. Jak wygląda twoja praca na co dzień i w jakich tytułach możemy cię przeczytać w kredytach? Dobra, no to ogólnie, tak jak mówiłaś, ja zajmuję game i level designem, więc w zależności od tego, po prostu w której firmie w danym momencie pracuję i jaka jest tam struktura, to albo mam połączone te dwie funkcje, albo one są oddzielne. Więc w CI Games byłam faktycznie level designerem i tam do moich zadań głównie należało to, żeby wymyślić dla gracza, w jaki sposób będę mogła przedstawić mu najciekawiej fabułę, którą przedstawili mi wcześniej na TV, oraz jego przeprowadzić z punktu A do punktu B w taki sposób, żeby się nie znudził. Dokładnie tak ty. Miałeś no więc tutaj głównie muszę... Tak, tak. Więc tutaj wykorzystuję właśnie elementy narracyjne, elementy też otoczenia, czyli muszę mieć takie ogólne pojęcie o tym, jak robić kompozycję, w jaki sposób prowadzić gracza trochę za rękę, ale też tak, żeby się nie zorientował, że jest prowadzony. Więc to jest dość istotne, jeżeli chodzi o level design. Tutaj przydają się też takie umiejętności skryptowania, czyli bazowania na bloczkach. W CryEngine miałam do czynienia akurat z flowgrafami, w Unrealu są to blueprinty. I co to znaczy? To wygląda praca bardziej szczegółowo, jakbyś mogła. W sensie rozkładasz sobie takie jakby powiązania, żeby wszystko, w co gracz wchodzi, żeby działo się na levelu. Tak, dokładnie. Tak jak moja koleżanka z pracy nazwała, to są pociągi jej zdaniem. Czyli poszczególne stacje, pomiędzy którymi masz jakieś tam łączniki. Czyli na przykład stacją może być to, że zaczynamy grę, kolejna stacja to jest to, że chcemy, żeby gracz doszedł do kolejnego punktu. Więc po drodze musimy po prostu mu poustawiać pojedyncze stacje, które będą takim logicznym, przyczynowo-skutkowym ciągiem. Mhm. To jest troszeczkę programowanie, ale mniej zaawansowane niż faktycznie siedzenie w bezpośrednim kodzie, czyli w C-Sharpie albo C++, jeżeli chodzi o grę. No jest to, jest to. Więc jeżeli chodzi o level design, no to faktycznie pracowałam w CI Games nad level designem bezpośrednio i tam jestem w kredytach, tak samo jak w... Czyli w Sniperze, w Ghostoriole. Tak jest, co? Snipery. Kolejny to jest we Fuero, to tam robiłam przez sekundkę coś dla Techlandu, ale to tak przez chwilę. No i robiliśmy jeszcze Bushitel, które nadal się nie ukazało, nie wiem też jakie są losy dalej tej gry, ale tam również robiłam jako level designer. No i teraz obecnie pracuję w Warsaw i w Warsaw jestem lead game designerem, którym jakby łączę wszystko. Tak? Jestem i designerem, i level designerem.
Więc do tej pory pracowałam nad Bee Simulatorem. Teraz pracuję nad... Tak. Super. Tak. Super. Pszczółka. No i obecnie pracuję nad The Path of Calydra i nad projektem, który nie został jeszcze upubliczniony, który ma kodową nazwę Projekt Aria. Okej, okay. Bo specjalizujecie się w grach z innej perspektywy. Dobrze pamiętam. Dokładnie. Mhm. Tak. Super. Tak, tak. Pszczółka była ekstra. Polecam wam wszystkim, drogie słuchaczki, zagrać. No dobra, Ania, fajnie, dziękuję. Marcjanno, powiedz mi, jaka twoja ścieżka długa kariery? Co teraz robisz, jak to wygląda i oprócz tego, że Heart of the Forest, czyli Wilkołak Apokalipsa, to co było jeszcze? Aktualnie rzeczywiście teraz na tapecie mam Heart of the Forest. Wcześniej mieliśmy Liberated, czyli połączenie dwóch mediów, gry i komiksu. A jeszcze wcześniej mieliśmy na przykład Wonderlust Travel Stories, czyli połączenie reportażu, takiego mocno zakrawającego RPG z, no, z grą wideo po prostu. A rzeczywiście, tak jak Ania w tym momencie, która się zajmuje bardzo wieloma aspektami u siebie w firmie, też jako Business Development Manager, w strukturze takiej bardziej startupowej, ponieważ jest to mniejsza firma, mamy dosyć mały zespół, też zajmuję się bardzo wieloma aspektami wydawania gier, ponieważ jesteśmy wydawnictwem. Więc oprócz tworzenia biznesów, czyli szukania nowych relacji partnerskich, biznesowych, marketingowych, możliwości współpracy PR-owych albo nawet te w dzisiejszej dosyć ciężkiej rzeczywistości tworzeniu różnych eventów i tworzeniu eventów online. Tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o to, jak najlepiej wydać grę, pozyskać graczy, zareklamować ją i sprzedać, nie? Tak, ale oprócz tego jeszcze właśnie ze względu na naszą dosyć małą strukturę, można to nazwać takim jakby project managementem, czyli masz tytuł, musisz sobie ułożyć od początku do końca, co robisz, od momentu pozyskania tego tytułu do jego wydania oraz po wydaniu. Jak również to, co jest bardzo fajne w mojej pracy, mam też dostęp do różnych ciekawych narzędzi czysto release'owych, czyli na przykład wydaję sobie gierki na... Tak, wydawniczych na różne konsole i to jest w ogóle zupełnie nowy, ciekawy świat, więc oprócz ogarniania takich typowych sklepów pecetowych, również tutaj dochodzi koordynacja czy to testów, czy to spraw compliance'owych. W tym momencie nie powiem ci, jak to się mówi po polsku, ale wszystkich... Całego tego podłoża, które jest potrzebne do wydania gry na inne konsole, co mnie bardzo, bardzo interesuje. A do tego miejsca miałam bardzo długą i ciekawą drogę przez wiele różnych firm. Pamiętam, wydaje mi się, być może wszystkie nas łączy tak naprawdę Sniper Ghost Warrior 3, ponieważ chyba tak. Każda z nas miała, więc to może być takie spoiwo całej tej rozmowy. Każda na którymś etapie tego snajpera się znalazła. Jeżeli chodzi o kredyty, to jest właśnie bardzo ciekawy aspekt, ponieważ bardzo wielu game developerów bardzo im zależy, żeby się znaleźć wreszcie ta pierwsza gra, te pierwsze kredyty. A w momencie, kiedy jesteś po stronie publishingową, marketingowej, ja w tym momencie nawet nie pamiętam, w ilu kredytach jestem, więc to jest pewna zaleta bycia po tej drugiej stronie, no ale również ona ma wiele wad. Powiem szczerze, że w takim razie tak trzeba żyć, no wiesz, jak już nie jesteś w stanie zliczyć projektów, to tak trzeba żyć. Znaczy, że się dobrze bawisz i chyba lubisz to, co robisz, nie? Jak najbardziej. Super, dziękuję ci bardzo. Aneta, last but not least, producentka, tyle firm za tobą i to takich dużych, to powiedz tak naprawdę, nad czym ci się najlepiej pracowało, nad jakim projektem, no i na co czekasz? Tak, naprawdę to jest bardzo trudne pytanie, bo praca w produkcji w zależności od firmy jest równie mało seksowna dla każdego, kto jest deweloperem, bo producentów mało kto lubi. Bo jednak producent jest osoba, która musi przypilnować i jakości, i musi przypilnować, żeby ta jakość była dostarczona w jakimś czasie. I jest to osoba, która pyta, w jaki sposób ci możemy pomóc, jakby dlaczego ci to zajmuje tak wiele, coś cię blokuje, więc bardzo często odczucie jest takie, że jest to osoba w pewien sposób kontrolująca i w zależności od tego, jakie są relacje z działem, to albo dział bardziej widzi zalety tego, mam na przykład nadzieję, że Marysi dział dużo bardziej widzi zalety tego, że ja istnieję, niż właśnie odczuwanie takiej kontroli.
Więc ciężko mi jest powiedzieć... Bez ciebie byśmy nie istnieli chyba. Czasami może tak by było, ale mało kto wie, że to w rzeczywistości tak jest. Więc ciężko mi jest powiedzieć tak naprawdę, nad którym projektem mi się najfajniej pracowało, bo każdy z tych projektów ma swoje zupełnie inne aspekty. Snajpera dotknęłam bardzo, bardzo krótko, więc stamtąd nie mam jakichś takich bardziej realnych wspomnień niż to, że to był mój pierwszy raz w gamedevie. Więc poznawałam właśnie, na czym polega praca, jak działają działy, jak ze sobą współdziałają. I było to bardzo niesamowite, bo to był taki wielki oddech bardzo dużej ilości tlenu gamedevowego, gdzie mogłam wszystkich poznać. Potem będąc w PTF-ie pracowałam nad wielkim tytułem. Bardzo mocno zasłużone jest AAA w stosunku do tego tytułu. I tam otarłam się o bardzo różne działy, bo tak jak ja sobie sama to mówiłam, w pewnym momencie byłam takim jakby troszeczkę producentem do jakichś zadań specjalnych, bo najpierw pracowałam z Rzeszowa, tam zajmowałam się zespołem sidequestowym, więc dotyczyło to jakby wszystkich aspektów sidequestów, potem produkowałam też audio, a potem znalazłam się w Warszawie, gdzie zaczęłam produkować cutsceny, więc podotykałam bardzo wiele pracy, bardzo różnych działów i to jest naprawdę świetne, z tego względu, że teraz rozumiem cały proces powstawania gry. I dla mojej kariery jest to też bardzo ważne, bo łatwiej mi będzie znaleźć się w przyszłości na stanowisku szefa projektu, gdyż byłam wyeksponowana na to wszystko. Teraz to, gdzie jesteśmy razem z Marysią w Hogach, to jest niesamowite miejsce z tego względu, że jest to bardzo, bardzo ciepłe miejsce, gdzie jest bardzo dużo przestrzeni na relacje, na to, żeby opiekować się sobą nawzajem, pomagać sobie nawzajem. Produkcja rzeczywiście spaja wszystko, nad wszystkim musi trzymać pieczę i ty to robisz, wiem sama z doświadczenia, że to robisz świetnie, więc jak widać spełniamy się w tych zawodach. A słuchajcie, w takim razie powiedzcie mi, jak to wygląda, skoro już trochę firm macie za sobą i czy tak było, czy tak jest, bo może nie, może się mylę, ale czy jednak dziewczyn, te parytety, czy jednak dziewczyn było mniej w firmach, w których pracowałyście? I jeżeli tak było, to jak myślicie dlaczego, Aneta? Ja jestem w takim dziale, gdzie jeszcze dziewczyn jest relatywnie dużo, bo on wymaga bardzo wielu cech takich, powiedziałabym, bardziej kobiecych niż miękkich umiejętności, takich stricte mocno, trzymania ludzi mocną ręką, takiej męskiej cechy. Więc w samych tych moich działach kobiet się zdarzało dużo, więc miałam też szczęście, że mam różne koleżanki. Natomiast zdecydowanie w firmach jest bardzo duża przewaga mężczyzn. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony związane z tym, że gry są jeszcze cały czas postrzegane jako zabawa. Gdzieś tam jest, powiedzmy, Lana Del Rey, która śpiewa o tym, że jej chłopak gra w gry i jej się to nie do końca podoba. I Jennifer Lopez, która mówi, że nie będzie mamą. Tak jest, no. Tak, więc gdzieś tam ta stygma jest tak naprawdę, myślę, nałożona troszeczkę na nas bardziej niż na tych facetów, że my musimy być tymi poważnymi paniami z dobrymi pracami, a gaming, no to przecież jest taka zabawa. Więc myślę, że z jednej strony to jest to, a druga strona tego jest taka, że często kobiety nie potrafią do końca pokazać tych swoich umiejętności, nie potrafią spojrzeć na siebie z boku i pomyśleć, ile już wiem, ile już umiem, co osiągnęłam, a zawsze patrzą to, dokąd idą. I niezależnie od tego, ile mają na sobie, widzą, czego jeszcze brakuje, a wydaje mi się, że mężczyźni jednak bardziej potrafią pomyśleć o sobie w kategoriach tego, czego chcę i tego, co już umiem. Więc wydaje mi się, że przez to ten próg wejścia dla kobiet jest nieco wyższy. Mhm. No kurczę, taki wewnętrzny próg wejścia. No, to jakby z mojego własnego punktu widzenia to jest dokładnie to, co gdzieś tam ja też sama mam w głowie i miałam w głowie, nie? Aplikując tak samo, zresztą przez Marciannę, dzięki Marciannie, do CI Games, czyli naszego spoiwa. Ania, powiedz mi, jak to było u ciebie? Jakie miałaś wrażenie, nie? Czy rzeczywiście jakby przytłaczała cię może ta liczba, przeważająca liczba facetów? Mi przytłaczała ilość facetów w game devie. Ogólnie tak, jest ich znacznie więcej. W mojej specyficznej dość branży, bym powiedziała, i tym małym poletku, w którym pracuję, jest ich faktycznie na tyle mało, że w całej swojej karierze poznałam tylko dwie game designerki. Okej. Więc tak, pracuję tylko z samymi facetami. W zasadzie nigdy nie pracowałam z żadną dziewczyną, jeżeli chodzi o to dokładnie, co robię. A ja trafiłam do game devu dlatego, że chciałam robić gry po prostu. W sensie w którymś momencie doszłam do wniosku, że gry są czymś, co mi się podoba, w co lubię faktycznie grać. I dodatkowo, dlaczego miałabym nie spróbować zacząć tego robić? Więc zaczęłam kombinować, w którą stronę mogłabym pójść, żeby jednak robić te gry. A jako, że nie umiem rysować, ani nie mam specjalnego talentu takiego artystycznego, coś pisać umiem, ale no jednak nie jestem narratywem, więc
to troszeczkę jest bardziej wymagające niż samo po prostu pisanie. No kodować też jeszcze nie potrafiłam, więc zastanawiałam się, co mogę zacząć robić. No i okazało się, że całkiem nieźle się sprawdzam w tym designie. Tylko no, jeżeli chodzi o design, to tutaj jest coś sporo wymagane od tego, od tej osoby, która aplikuje na samym początku. Czyli ja faktycznie miałam już na swoim koncie jedną upatrzoną grę, którą co prawda robiłam razem ze znajomym w trakcie moich studiów, no ale nie zmienia to faktu, że grę miałam. Przypomnij mi, studiowałaś na Game Dev School. Czy mówisz jeszcze o innych studiach? Tak. Okay. Nie, ja studiowałam na Warszawskiej Szkole Filmowej. Super. Tworzenie gier wideo. No, super, tak, fantastycznie. Słuchajcie tego. Warszawska Szkoła Filmowa. Game Dev School to się nazywa, tak? Nie, Game Dev School to jest co innego. To jest kursy, wydaje mi się. Więc tak, albo jedno, albo drugie. W sensie generalnie, jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak... To zareklamuj. Tak. Dobra, zaczyna się reklama. Uwaga! Reklama. Moja szkoła powinna mi za to zapłacić, naprawdę. Dobra. Zgłosimy się. Dawać ci procent. Cesarzowa powiedziała, tak, nie? Tak się robi biznesy, no sorry. Pięknie. No więc tak, ja skończyłam Warszawską Szkołę Filmową na kierunku tworzenia gier wideo. I co jest fajne, jeżeli chodzi o ogólnie o tą szkołę, to to, że faktycznie uczysz się w każdym obszarze. W sensie dla nas, designerów, jest to tym bardziej istotne, ponieważ jakby poznajemy tworzenie gry na każdym etapie. A jakby nie było designerzy, to tacy mali producenci, czyli też mamy swoje małe poletko, którym musimy się po prostu zajmować. I dobry designer to taki designer, który potrafi od początku do końca przeprowadzić ten swój pomysł i sprawić, że wszystkie inne działy dostarczą mu w terminie to, czego potrzebuje, po to, żeby na samym końcu mógł powiedzieć, ej, skończyłem. I wtedy producent przyklepie to i powie, super, udało ci się. No więc tak, to bardzo mi pomogło, jeżeli chodzi o moją szkołę, bo faktycznie nauczyłam się robić wszystko, dosłownie. W sensie od zrobienia małego asetu, oteksturowania go, po napisanie scenariusza, po stworzenie właśnie designu, po zaimplementowaniu tego, zakodowanie. Każdy fragment tego, co się robi, tego, co się składa na grę, nie? Super, czyli wszechstronność. Tak, właśnie przez te wszystkie etapy po prostu i to było mega fajne i bardzo dużo się nauczyłam, więc zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś nie wie, co chciałby robić w game devie, ale chciałby się w ogóle zakorzenić, to jest to bardzo fajne, żeby właśnie pójść na studia albo do Game Dev School, to są bardziej kursy, bo dzięki temu jest w stanie by właśnie odkryć, co go interesuje faktycznie w tym Game Devie, czy w ogóle się znajduje w tej strukturze. No, jest też dość specyficzna, to trzeba przyznać. Super. A powiedz mi jeszcze, czy aplikując do CI Games chyba, tak, jako pierwszej twojej pracy, czy czego się bałaś? Czy się w ogóle bałaś, jeżeli chodzi o takie właśnie... Taką obawę, to co Aneta powiedziała wcześniej, nie? Że ta wewnętrzne przekonanie, że ja może jednak nie jestem tak samo dobra jak facet, który na przykład potrafiłby to samo co ja, albo aplikował na to samo stanowisko. Miałaś takie obawy, czy nie? Czy po prostu szłaś na żywioł, wiesz, pewna siebie? Znaczy, CI Games nie jest pierwszym miejscem, do którego aplikowałam. No, to jeszcze to lepiej. Nie było. Tak. Próbowałam dostać się do trzech wcześniej firm, nie będę wspominać. I za każdym razem dostawałam kosza, gdzie dostawałam informację, że ktoś inny jest lepszy. W tym na przykład zdarzyło się, że kolega ze studiów, który, no, szczerze powiedziawszy, nie był dobry w tym, co robił, dostał na przykład tą pracę. I byłam wtedy, pamiętam, tak totalnie załamana. Mój mąż mnie wspierał, że daj spokój, podjąłeś dobrą decyzję, no bo ja jakby skończyłam kierunek tą psychologię kliniczną, więc miałam wykształcenie teoretycznie kierunkowe, mogłam być psychologiem dalej, ale stwierdziłam, że chcę robić gry, więc jakby zmieniłam moje życie o 180 stopni. To się okazuje, że nie chcę, więc super, tak, super. Jakaś masakra. Naprawdę faktycznie miałam lekkiego doła, no ale potem odezwali się CI Games, że chcą ze mną porozmawiać, no co było już takim wielkim krokiem, ale już też wtedy, jak szłam na rozmowę z chłopakami, to też wiedziałam, no bo oczywiście chłopcy byli na rozmowie, tak, nie było tam żadnych dziewczyn. No więc jak szłam na rozmowę z chłopakami, no to wiedziałam już po prostu, co mam odpowiadać, co umiem, a czego nie umiem, dlaczego jestem lepsza od wszystkich innych, bo naprawdę tak mi się wydawało i faktycznie to zauważyli, dlatego mnie pewnie przyjęli. Super, no i właśnie to widać, nie? W sensie parę razy dostaniesz to nie i to jest chyba wszystko najgorsze, co się może stać, to usłyszysz nie, ale w końcu usłyszysz tak, nie? I to jest super, to jest super. Bardzo ci dziękuję za tę odpowiedź. Marcjanno, to w takim razie wróćmy jeszcze do ciebie tutaj. Jak to jest z tymi dziewczynami u ciebie, jak to widziałaś przez cały ten zakres tych różnych firm, przez które przeszłaś, jak burza, wydając i wpisując się w kredyty wielu projektów. Powiedz mi, jak to wyglądało, jak sama starałaś się o te... pozycję, stanowisko w CI Games. No teraz już nie mogę pomylić, to była pierwsza firma game devowa.
Dobrze. Tak, oprócz tego, że wcześniej pisałam różne recenzje i tak naprawdę moja ścieżka też była taka, że ja miałam inne wykształcenie, ponieważ jestem filologiem angielskim, pracowałam w studiu tłumaczeniowym i byłam... tak. I generalnie miałam jakąś tam wytyczoną przed sobą wizję, że zostanę tłumaczem, ale po wielu, wielu latach zarywania nocy sam na sam z komputerem stwierdziłam, że to jednak cały czas mnie ciągnie do gier, które zawsze były moją pasją, ale niestety trochę mogę powiedzieć, że za moich czasów nie było chyba jeszcze takich studiów, nie było chyba Game Dev School, nie wiem kiedy on zaczął w ogóle działalność, a wydaje mi się, że może później. Nie zmienia to faktu, że byłam w takiej sytuacji, że no nie miałam takich typowo game devowych skilli. Co nie zmienia faktu, że w game devie zawsze jest miejsce na tego typu osoby. Czyli CI Games oczywiście nie za pierwszym razem, ale wziął mnie pod swoje skrzydła jako osobę od sprzedaży i marketingu. I właśnie takie bardziej, powiedziałabym, tabelkowo-biurowe miałam zadania początkowo i w tym się właśnie sprzedaż nie jest może najbardziej pasjonującym elementem game devu, ale jest on szalenie ważny, ponieważ każdy może sobie robić gry i może sobie je robić do szuflady, ale trzeba pamiętać, że ktoś musi je sprzedać i trzeba na nich zarobić, więc trzeba je wymarketować i trzeba je sprzedać. Nie zmienia to faktu, że tak naprawdę wydaje mi się, że półtora miesiąca po przyjęciu do CI Games już byłam na targach na Gamescomie, o których po prostu czytałam w artykuły i byłam tak zachwycona, że wreszcie to jest no, praktycznie na wyciągnięcie ręki, że to była ogromna szansa, no i to był też duży skok na głęboką wodę, ponieważ to był zupełnie nowy biznes, trzeba się wykazać naprawdę dużym zorganizowaniem i trzeba się znaleźć w absolutnie każdej sytuacji i znajdować rozwiązania na każdy problem. Wtedy w CI Games wiadomo, że bardzo często jest strefa, zwłaszcza w CI Games to było widoczne, była oddzielnie strefa marketingowo-sprzedażowa, oddzielnie strefa devowa, więc w tej strefie marketingowo-sprzedażowej byłam ja i jedna koleżanka, poza tym w marketingu czy w socialkach innych takie aspekty obsługiwali koledzy i zazwyczaj mimo wszystko byłam jednak tą mniejszością, ale nie powiem, żeby mnie to jakoś przerażało. Pamiętam jeszcze do dzisiaj, jak aplikowałam do CI Games, mieli taką grafikę na stronie Join the Fighters i stwierdziłam, okej, dobra, będę fighterem. I wydaje mi się, że z takim podejściem trzeba wchodzić do tej branży. No ale jeżeli chodzi o te parytety i tak dalej, no moją dzisiejszą firmę, czyli Walkabout Games, można trochę podsumowuję, jestem jedną dziewczyną w zespole, ale zespół z kolei jest dosyć mały, ale ja powiem, czuję się bardzo dobrze. Super, o Jezu, jak fajnie, to bardzo fajne słowa. Aneta, w związku z tym, że powiedziałaś najmniej w zasadzie i nie pociągnęłam jeszcze tematu właśnie tej obawy, powiedz mi jeszcze właśnie, czy ty na przykład obawiałaś się startując do game devu i jeżeli tak, albo też jeżeli nie, co byś poleciła, co byś zasugerowała dziewczynom, które chcą aplikować, boją się, nie wierzą w siebie? Jakaś taka, wiesz, mała rada. Ja się obawiałam, chyba się nie obawiałam, bo u mnie jednak ta chęć, żeby być w game devie, była mocniejsza. I też wydaje mi się, że my wszystkie cztery mamy tutaj jeszcze jedną cechę wspólną. Nie przeszkadza nam praca, czy przebywanie... Też. Ale nie przeszkadza nam przebywanie w głównie męskim towarzystwie. Wydaje mi się, że każda z nas się bardzo dobrze dogaduje z chłopakami i może sobie poradzić bez tych takich, w cudzysłowie to powiem, chichotów w kuchni, bo to środowisko jest jednak zupełnie inne. Więc u mnie właśnie było głównie to, że nie zajmowałam się tą obawą, bo ja mam takie motto w życiu, że świat jest od tego, żeby mówić mi nie, a ja jestem od tego, żeby mówić sobie tak. Bo i tak to nie tyle razy usłyszę, że nie potrzebuję jeszcze, żebym sama siebie ograniczała. W związku z tym to jest chyba moja główna rada dla dziewczyn, że jeżeli macie jakieś marzenie, to sobie dobrze przemyślcie, jakby co chcecie. Posłuchajcie tego, co tutaj wam mówiły inne rozmówczynie, poszukajcie siebie. Zrozumcie, czy bardziej chcecie być od strony marketingowo-biznesowej, czy bardziej chcecie tworzyć gry. Jeżeli chcecie bardziej tworzyć gry, znajdźcie dla siebie odpowiednie kursy, poliszcie ten temat, zobaczcie, co wam leży najbardziej, czy będzie to stricte dev, czy będzie to właśnie praca w produkcji, jaki dział, czy wolicie pisać, czy wolicie modelować, co to jest
i potem się nie poddawajcie. To, co robicie, jest na pewno dużo lepsze, niż wam się wydaje, że to jest dobre. Ponieważ jesteście dziewczynami, możecie na to trafić, nie mówię, że tak będzie, ale możecie na to trafić. Jest wiele badań, które pokazuje, że jednak tak jest, że wasza praca będzie troszeczkę gorzej oceniana niż taka sama praca w wykonaniu chłopaków. Więc mówcie sobie tak, szukajcie sobie osób, które będą was wspierać i aplikujcie tak długo, aż dostaniecie pierwszą pracę, bo jak już dostaniecie pierwszą pracę, to pokażecie, że jesteście tak zajebiste, że zasługujecie na każdą następną. Super. Super. Drogie panie przed YouTube'em, widzicie, jakie fajne rzeczy można robić. Posłuchajcie tych pięknych i mądrych pań i powiedzcie sobie, że po prostu można, jeżeli się chce spełniać marzenia, bo jedyne, co was może spotkać złego, to odpowiedź nie. A tyle firm jest w Polsce i na świecie, że w końcu to tak usłyszycie. Drogie panie, Ania, Marcjanna, Aneta, bardzo serdecznie wam dziękuję jeszcze raz za czas poświęcony, za te fantastyczne słowa i za to, że byłyście w akcji RP Girls. No i śledźcie nas jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy tutaj na wideo, kamerce kiedyś. Jeszcze was złapię. To... Zgubiłam wątek. Więc tutaj będzie cięcie.